Wielu ludzi woli bardzo cierpieć niż spokornieć. Problem polega na tym, że to wszystko dokonuje się w naszym sercu. Bardzo głęboko. My ciągle jesteśmy w błędzie, że my wszystko wiemy, co myślę, co robię, co postanawiam. Dlaczego tak myślę, dlaczego tak postanawiam? Nie, kochani. Serce, jak mówi katechizm Kościoła katolickiego, jest to głębia naszego jestestwa, gdzie Bóg, człowiek odpowiada się za Bogiem lub przeciw Niemu. Każdy z nas na dnie swojej osoby ma takie miejsce, gdzie musi z kimś rozmawiać. To miejsce zostało stworzone do tego, żeby Bóg w głębi serca rozmawiał z Bogiem. Ktoś powiedział, że duchowość człowieka to jest taka ambasada dla Boga. W naszym człowieczeństwie mieszka Bóg z niebios. Tylko, że do tej ambasady może wejść fałszywy ambasador, który się nazywa demon. Wejdzie oczywiście ze starą śpiewką. Bóg cię nie kocha, musisz się troszczyć o siebie, twoje ja jest nic nie warte. Pokaż ludziom, pokaż światu, sprzeciw się Bogu. My tego nie słyszymy. Ten dialog dokonuje się w nas, w głębi serca, poza rozumem. Jeszcze przeczytam fragment katechizmu Kościoła katolickiego. To jest najwyższy autorytet nauki Kościoła. Serce jest mieszkaniem, gdzie ja przebywam, prawdziwe moje ja. Jest naszym ukrytym centrum, nieuchwytnym dla naszego rozumu, ani dla innych. Jedynie Duch Boży może je zgłębić i poczuć. Jest ono miejscem decyzji w głębi naszych wewnętrznych dążeń. Jest miejscem prawdy, w którym wybieramy życie lub śmierć, albowiem nasze życie ukształtowane na obraz Boży ma charakter relacyjny. Jesteśmy z kimś na dnie serca w relacji, albo z Bogiem, albo z demonem. I to dlatego wielu ludzi żyje w obłędzie jakimś autodestrukcji. Alkohol, narkotyki, wykańczanie się pracą, prawda? Ktoś ma 100 milionów na koncie, a chodzi chory, bo wczoraj stracił 500 zł. Ktoś mówi, stary, weź się wyluzuj, no, masz 100 milionów, zgubiłeś 500 zł i ty chodzisz wściekły, a on chodzi wściekły. Autodestrukcja. I ta decyzja jest podjęta w głębi naszego serca. To jest poza naszym zasięgiem. Kochani, jeszcze raz się odwołam do młodości. Słynna nasza epopeja narodowa, Stawka większa niż życie. Pamiętam, jak mi mój kolega mówił, że jak oglądał ten serial, to cały czas czekał, że w którymś odcinku pokażą tą słynną centralę. Bo Klos cały czas słyszał. Centrala prosił, żebyś sfotografował. Słuchaj, powiadą centralę. Centrala ci nakazuje. Centrala się nie zgadza. I cały wraca centrala. Nigdy jej nie pokazali przez całą stawkę. Otóż masz taką centralę, z której przychodzą do ciebie rozkazy. W środku. I nigdy jej nie widziałeś. Jeśli w tej centrali usiadł twój wróg i nadaje rozkazy do ciebie, on cię zniszczy. A rozum to są, wiesz, dzieci bajeczki, to tu się wszystko wymyśli. Pamiętajcie, możesz rozumem mówić, nie chcę pić, Boże, chodzić od psychologa do psychologa, niech mnie Pan wyciągnie z nałogu alkoholu, a z środka przychodzą rozkazy, zniszcz się gorzałą. I się niszczy, bo my te rozkazy z głębi serca wykonujemy. To jest tak nieprawdopodobnie niebezpieczne. I dlatego jest zagadka zła. Pamiętam, jak mi kiedyś jeden Pan mówił, proszę księdza, jak ja jestem zdziwiony do dziś, jak byłem małym chłopcem, miałem 3 latka i chorowałem. Moja mama, najukochańsza mamusia na świecie, dobra, czuła i tkliwa, opiekowała się mną, przychodziła do łóżka, poprawiała mi kołdrę. I ja mówiłem, mama, daj mi tą książkę Kot w butach. Mama mi dawała tą książkę Kot w butach, a ja mówiłem, po coś mi dała kota w butach, nie chcę tej książki, weź ją sobie. Proszę księdza, we mnie w 3-latku było czyste, sadystyczne zło. Ja chciałem mojej matce sprawić największą przykrość, jaką mogłem. Mama mówiła, syneczku, przecież sam chciałeś, żebym ci dała kota w butach. Zabierz tą książkę, po co mi ją dałaś? Małe dzieci, 2-letnie, 3-letnie, potrafią być okrutne. Okrutne i sadystycznie okrutne. I w nas to też nieraz bywa. Jesteśmy niby chrześcijanami, no mamy jakieś grzeszki i nagle się tak zachowamy. Komuś taką szpilę władujemy po prostu po głębie serca. To jest to. To jest to. Potem oczywiście te rozkazy z centrali przechodzą przez emocje, przez różne zakłamania i tutaj już mamy, tak jak mówię, wersję oficjalną i my się często boimy ludzi, że nas zdemaskują. Ten system
ten system produkcji zafałszowywania naszych poglądów.